Wielkie dzięki. Naprawdę potrzebujemy wszystkiego. Widzę autobus. Wyciągnę was stamtąd, ale najpierw musisz przestać próbować odpalić silnik. To je tylko przyciąga. Racja. Boże, przestałem myśleć. A teraz siedź cicho i nie ruszaj się. Zabezpieczę teren. Potrzebna ci pomoc? Nie. Zostań z rannymi. To rozkaz.
Dobra, teraz jest bezpiecznie. Nigdy w życiu się tak nie bałem. Zawsze tak tu jest? Przeważnie. Ale nie spanikowałeś i ocaliłeś tych ludzi. Nieźle jak na pierwszy raz. Dzięki, Crane. Ale gdyby nie ty, byłoby po nas. Jak myślisz, jakby się poczuł twój ojciec? Tata? Rany. On cię przysłał? Słuchaj, nie mam zamiaru wracać. Nie mogę. Nie chcę pracować dla Raisa i jego rzeźników. Wcale o to nie proszę. Ale tego chce mój tata, co nie? Chcę, byś był bezpieczny. Tak, i pracował dla Raisa. To ma być bezpieczne? No nie. Prędzej czy później go zabiją. Ale czy jeśli namówię go do rzucenia tej roboty, obiecasz mi, że przestaniesz biegać po mieście? Prosisz mnie o wiele. Mógłbyś robić broń dla Brekena, jest bardzo potrzebna, a przy okazji uratujesz ojcu życie. Okej. Namów go, żeby się przyłączył, to nie będę biegaczem.
Znalazłeś go? Owszem. Przebywa na zabezpieczonym terytorium. Ale myślałem, że sprowadzisz go tu. On nie wróci, Aleksiej. Jest zwiadowcą, pracuje dla Brekena. I jeśli nie wyszkoli się naprawdę szybko, to nie pobiega zbyt długo. A nie możesz przemówić mu do rozumu? Nie, ale może z tobą mi się uda. Chcesz ocalić życie syna? To przestań pracować dla Raisa i zamieszkaj w wieży. Twój syn przestanie biegać po mieście, jeśli do niego dołączysz. Nie, wcześniej czy później Rais rozwali to miejsce. Tam nie jest bezpiecznie. Nigdzie nie jest bezpiecznie, Aleksiej. Pytanie brzmi, po której jesteś stronie? W tej chwili pracujesz dla tych złych, a twój syn ma już tego serdecznie dość. Masz rację. Wstyd mu za mnie. Mi samemu jest wstyd. Ale staram się robić to, co dla niego najlepsze. Masz zatem szczęście, Aleksiej, bo tak się składa, że dla was obu najlepsze jest to samo. Okej, wygrałeś. Co do? Mamy już dość. Gdzie ten twój wygadany szczyt? Rais przesyła mu specjalne pozdrowienia. Jeszcze z tobą nie skończyłem! Odnę cię na kawałki, sukinsyna! Miałeś rację. To zawsze była kwestia czasu, zanim by w końcu przyszli po mnie. Do wieży też kiedyś przyjdą. Przyjdą, ale to tam powinienem być. Z moim synem. W mojej teczce znajdziesz schemat nowej broni. Coś specjalnego. Nigdy jej nie zrobiłem, bo nie chciałem jej dawać Raisowi. Chciałbym, żebyś to wziął. Trzymaj się, Crane. Może się jeszcze zobaczymy.